Będzie 3 do 1. Dla kogo? Dla nas. Czyli dla nas, tak? Tak, czyli dla nas. Panie Mikołaju Koperniku, jaki wynik? Co mówią gwiazdy dzisiaj przed meczem? No, obserwowałem dzisiaj całą noc te gwiazdy. Mieliśmy piękne niebo nad Olsztynem. Gwiazdy mówią, że 3-0. Całe życie byłem fanem sportu i sam kiedyś uprawiałem sport, byłem zawodnikiem, grałem co prawda w koszykówkę, ale siatkówka nie jest mi obca. Jako gmina chcemy promować sport i chcemy właśnie nie tylko poświęcać się piłce nożnej, gdzie mamy kilka sekcji, natomiast chcielibyśmy również rozwijać siatkówkę i chcielibyśmy to naszym dzieciom pokazać. No, czuję się szczęśliwie. Ja przed meczem w jednej z zapowiedzi powiedziałem, że chcę w końcu zagrać taki dobry mecz w Urani jako zespół, żebyśmy wygrali mecz zdecydowanie. I dzisiaj taki mecz zagraliśmy. Od początku do końca meczu mieliśmy pełną kontrolę. Przyznam się, że ja przez 15 lat grałem siatkówkę, takiego wyniku jeszcze nigdy z tej drugiej strony nie zaznałem. Nie wiem, pewnie będziemy w czołówce w historii Plus Ligi. Wygraliśmy 3 punkty i to jest bardzo dobrze. Grałeś cały mecz. Zmotywowani, agresywni i trzymali dobrze tempo i mamy wynik 3-0. No. Dzisiejszego spotkania gratulacje dla Wojtka. Absolutnie ukłony dla całej drużyny. Pozwalające nam nieco odetchnąć.